Mamy wakacje. Często w podróż wybieramy się samochodem, a w trakcie korzystamy z nawigacji. No właśnie, czy ufamy temu urządzeniu? A jeżeli tak, to w jakim stopniu? O to zapytamy w dzisiejszym programie. Tak, ufamy. Ufają Państwo? A nie mieli Państwo nigdy takiego przypadku, że jednak nawigacja wskazywała pewien kierunek, a okazywało się, że to nie do końca jest ta droga. No tak, ale to są chyba te takie drogi z gatunku w lesie, które są nowe albo nie są naniesione, nie? Tak nam się wydaje. Ale mimo wszystko ufają Państwo nawigacji? No większo... Tak, korzystamy. Korzystamy cały czas, więc... Cały czas. Bez tej nawigacji to byśmy na pewno nie trafili wiele miejsc. Z rezerwą. Z rezerwą podchodzi tak, pan do rezerwą. Wskazówek tak. nawigacji. Zawsze wcześniej spojrzę, czy na pewno tą drogą, co chcę, a w nowych miejscach to tak... Czyli miał pan jakieś przygody? Przygód nie, ale wolę jakby 100% nie zaufać, bo jednak no, może gdzieś... Często mnie na przykład jak pod jednokierunkową na przykład poprzek zaprowadzi. No zdarza się. Nie mam wcale. Nie ma pani wcale? Nie. Czyli tylko własnemu instynktowi i wiedzy, gdzie chce się dojechać. I dobroci innych ludzi. I dobra, czyli pani staje tak, i pyta. Pytam, czasami pytam, jeżeli... Ale co, to ze strachu nie ufa pani temu urządzeniu, czy... Nie, jakoś chyba do tej pory nie wypuszczam się za daleko i dlatego może... A, rozumiem. No, tylko po prostu tutaj gdzieś w okolicy. Nie korzystam w ogóle. W ogóle? Dlaczego? Nie mam potrzeby. Ale nie ufa pan, czy po prostu nie ma pan potrzeby? Nie mam potrzeby takiej. Często w jaki sposób pan jedzie? Po znakach i własna wiedza, tak? Tradycyjnie i własna wiedza, tak, dokładnie. Bardzo często. Ufa pan nawigacji? Sprawdzam, wcześniej przygotowuję się, patrzę jaką trasę, ale generalnie wykonuję jakby mówi. To co mówi, to tak staram się jechać. Miał pan jakieś przygody z nawigacją związane? Dawno temu, kiedy jeszcze nie była tak, że tak powiem, taka dokładna, czyli z punktu A do punktu B, bez kontroli, przez różne dziwne lasy, wertepy, gdzie droga się kończy, ale okienko było, na końcu wyjechałem. Od tego momentu sprawdzam. My życzymy Państwu, aby bezpiecznie trafili Państwo do celu, z nawigacją czy bez.